13 porządku obrad, uchwała w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Rydla, druk nr 205A, również po autopoprawce. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Rydla. Paragraf 1. Opiniuje się negatywnie zamierzenie inwestycyjne pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze, garażem podziemnym na terenie części działek nr 167/47 i 167/49, obręb 2 Krowodzia. Budowa budynku usługowego wolnostojącego na działki nr 167/45 i części działki nr 167/49 obręb drugi Krowodzie. Budowa układu dróg wewnętrznych wraz z miejscami postojowymi na działce nr 167/45 i części działki 167/47 i 167/49 obręb 2 Krowodzia oraz budowa zjazdu z działki nr 458/2 obręb 3 Krowodzia przy ulicy Rydla w Krakowie. Paragraf 2. Uzasadnienie do uchwały. Punkt 1. Zbyt wysoka intensywna zabudowa. Punkt 2. Planowana inwestycja spowodowała duży zorganizowany sprzeciw społeczny. Punkt 3. Naruszony zostaje ważny interes społeczny w zakresie ochrony terenu zielonych. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Uzasadnienie. Opinię wystąpił Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. Opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję i obrady nad tym projektem uchwały. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. A Pana Artura przewodniczący głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 podjęła uchwałę. Przechodzimy do punktu 14 porządku obrad. Uchwała w sprawie wniosku do prezydenta miasta.